Siemanko, witamy Was na kanale Terasfera. Witajcie! Jak tam u Was nastrój przedświąteczny? Bo u nas, jak widzicie, nasz camper van błyszczy, świeci się i już mamy w pełni atmosferę świąt. Dokładnie. Czekamy tylko na prezenty od Świętego Mikołaja. No i chcielibyśmy, żeby Wam się też udzieliła ta świąteczna atmosfera, dlatego przyjechaliśmy do miasta Winchester i zabieramy Was na najpiękniejszy świąteczny market. Tak. A miasto to do XIII wieku było stolicą Anglii. Także co, idziemy? No idziemy. No to idziemy obczaić ten market. Idziemy. Dobra. Ha, wychodźcie z nami. Nie odchudźcie nigdzie. Hej. Dotarliśmy do centrum, z miejsca parkingowego. Jest tutaj jakiś pchli targ, jest kupę staroci, ale w sumie się nie dziwię, bo Winchester jest bardzo starym miastem. Zostało zbudowane na ruinach rzymskiego miasta Venta Belgarum, więc nie dziwne, że jest tutaj tyle różnych starych rzeczy. No ale słuchajcie, jest tak zimno. Tak, jest bardzo zimno. 5 stopni. Wieje wiatr, także odczuwalność jest chyba z minus 10. Nie no, żartuję teraz. Ale ogólnie jest bardzo ciekawa ta miejscówka. Nawet nie wiedzieliśmy, że w poszukiwaniach świątecznego marketu znajdziemy nagle pchli targ, na którym można kupić praktycznie wszystko. Od starych płyt, łyżek do butów i w ogóle nie wiem, co tu jeszcze jest. Jest po prostu wszystko. Bardzo ciekawie. Tak, ale niektórym z Was miasto Winchester pewnie będzie się kojarzyło z nazwą sławiennej broni na dzikim zachodzie, Winchester. Ale miasto to nie ma nic z tym wspólnego. Doszukiwano się właśnie jakichś powiązań, niby tak, ktoś o tym nazwisku kiedyś wyjechał do Ameryki. Jakiś kowal, ale... Tak, doszukiwano się właśnie związku, ale nie znaleźli żadnego związku. W sumie no, nie ma się czym szczycić. Tak, dokładnie. Więc może na dobre to wyszło. No tak. A market świąteczny jest... W sumie tak piszą bynajmniej, że jest to najpiękniejszy market świąteczny w Europie. Tak, no ale czy jest najpiękniejszy? To się zaraz okaże. Sprawdzimy to. Szukamy tego świątecznego marketu, ale słuchajcie, tu wszystko wygląda jak świąteczny market. I tak się powoli tutaj gubimy w tych uliczkach, ale jest fajna atmosfera, aczkolwiek to bardzo dużo ludzi. No, tak sobie się szwędamy. Jest to tutaj bardzo takie popularne, że właśnie grają, te orkiestry zbierają pieniążki na cele charytatywne, tak w okolicy właśnie Świąt Bożego Narodzenia. Możecie posłuchać tej zacnej muzyki. Normalnie czuć klimat Świąt Bożego Narodzenia. Mamy choinkę, orkiestrę, a jedną z ciekawostek na temat Winchester jest fakt, że... Gdzie ta uliczka jest? A, to nie tutaj. Aha, tutaj. Że w Winchester znajduje się jeden z 10 najlepszych uniwersytetów w Anglii i absolwenci tego uniwersytetu zajmują wysokie stanowiska w różnych firmach, w korporacjach i w innych przedsięwzięciach życia publicznego. Jest też bardzo stary college, publiczny college, w którym dzieci uczą się już od 600 lat nieprzerwanie. Tak, oczywiście 600 nie ci lat. Sami. 600 lat jest ten sam budynek, gdzie dzieciaki wkuwają matematykę, biologię i inne ciekawe przedmioty. Ciekawe, czy są tam 600-letnie ławki. No nie wiem, może. Może są też wyryte serca, wiesz, I love you, te sprawy na ławkach sprzed 600 lat, kto wie. No i zaczyna się robić typowa angielska zima, czyli zaczyna padać deszcz. Tak, no kurde, zaczyna się robić nieciekawie. Warunki do
filmowania są wręcz fenomenalne. Ręce mam fioletowe i jeszcze do tego zaczyna padać deszcz. Super po prostu. Ale nie poddajemy się, idziemy szukać dalej naszego świątecznego marketu. Ze słynnym grzanym piwem i winem. Tak, musimy się zagrzać. Musimy się zagrzać. Ogrzać ręce. Przechodząc obok tej prawie tysiącletniej katedry, nie mogliśmy się oprzeć, żeby nie wejść do środka. Tym bardziej, że jest tu pochowana Moniki ulubiona angielska powieściopisarka. No i weź tu nie wejdź. Na temat historii tej katedry można by było zrobić oddzielny odcinek. Jest tak bardzo obszerna. Nie to jest jednak naszym celem na dziś. No wcale się nie dziwię, że ta katedra ma miano najdłuższej w Europie, bo jest tak długo, tak, jak tam idziemy, widzicie, ledwo co koniec jej widać jest. Tak, mega, a my jeszcze nie długo doszliśmy do końca. Tak. Ciekawostką jest to, że w tej katedrze została pochowana Jane Austen. Jeżeli znacie jej powieści, to właśnie tutaj jest płyta pamiątkowa, tam na podłodze. Kto czytał Perswazję, Duma i Uprzedzenie? No ja powiem szczerze, że nie czytałem. Monika bardzo lubi to jej to są takie książki. Bardziej kobiece. Kobiece romansidła? Aha, okej. Okay. Nie, no takie powieści. Stare, angielskie. Piękna jest ta katedra. Cudowna. Nie sposób było wam tego wszystkiego pokazać, ale słuchajcie, naprawdę jest warto odwiedzić tą katedrę. Jest piękna. Tak, naprawdę wpadajcie, jak tutaj będziecie w Winchester, bo jest niesamowita historia i w ogóle czuć tą wiekowość tej budowli. No i znaleźliśmy w końcu nasz Christmas Market, właśnie znajduje się koło tej katedry. Kolejka jest niesamowita, jak widzicie musimy stanąć tam i będziemy tutaj w tym szeregu tych ludzi zmierzali do w końcu naszego celu dzisiejszej podróży, czyli do świątecznego angielskiego marketu. Zostańcie z nami i nigdzie nie odchodźcie od telewizorów, od telefonów. O, Monika już się wbiła, wbijam się i ja i lecimy. Jak ci się idzie? Dobrze, ale długa droga przed nami, bo idziemy wzdłuż katedry, a katedra jest długa. Czyli będzie długi Christmas Market. Tak. O, już się zaczyna. Jest tu pełno straganów z jedzeniem. Tutaj jesteśmy teraz w takiej sekcji różnie takich ręcznie robionych pamiątek. Nawet tutaj mamy białorusi. Ikony. Jakieś bombki ręcznie malowane. Wszystko ręcznie robione. Wszystko ręcznie robione. Idziemy teraz tutaj wzdłuż. Ciężko się tu chodzi, bo jest strasznie dużo ludzi. Ale jakoś będziemy próbowali. Yes, just a handmade, yeah? Yeah, it's all handmade. Yes. Nice one. O, jest nasz koc. Naszego pana. Fajne to, nie? Super. Deski do krojenia. Stoimy w kolejce po grzane wino. Tamten chłopak miesza to wino cały dzień. Powiedział, że ten kocioł był cały. A już teraz zaglądaliśmy, to jest mniej niż pół. Jest to napisane, nazywa się to Glühwein? Glühwein? Zaraz się zapytam, jak się to poprawnie wymawia. Tu lecz one? Yeah, we cash only, is that okay? Ah, okay, yeah, that's fine. So, you adding something extra? You can add anything you like. Brandy, rum or di Serrano. Okay. Co chcesz? Brandy. In both? One with brandy, one with di Serrano, please. How to pronounce that?
Glühwein. Glühwein? Glühwein, yeah. Glühwein. Is it German? And that one says thank 18 you. Pounds, please. Thank you, 22. And £2. Thank you. Thanks so much. You're welcome, take care. Jest pyszne i jest gorące. Dobre? O Jezu, jakie pyszne, to jest wiśniowe takie. Winko wypite. No, wineczko nas rozgrzało i powiem wam szczerze, że mnie trochę zakołysało. Tak. Drogi trochę, bo kosztuje 7 funtów duży kubek, plus do tego z wkładką za 2 funty. Tak, czyli w sumie 9 funtów. 9 funtów kubek, więc no troszeczkę drogie. Trochę dużo, słuchajcie, ja wierniczę, to jest prawie 50 zł za taki kubek. Jak myślicie? No. Trochę sporo. No, ale cóż. Jak ale jest zimno, to trzeba się napić. No, a teraz tam mamy dalej różne budki, różne stregany i widzę właśnie z hiszpańskimi produktami. Tak, ja tam nawet widziałem patelnię na paellę. Zaraz wam idziemy pokażę. Tam coś może kupimy, bo my lubimy, uwielbiamy Hiszpanię i hiszpańskie produkty. Wydaje mi się, że znaleźliśmy rozmiar patelni na paellę. No ta jest zła, imponująca. Jest spora, nie wiem czy się zmieści na naszą kuchnię, ale wydaje mi się, że będzie okej. Okay. Zobaczcie jakie fajne, tutaj są od razu patelnie z zawartością. Tak? O no. Ryż, chorizo, od razu wszystko co można dodać do paeli. Spróbujemy teraz wina czekoladowego. Czerwone. O smaku czekoladowym. Paweł nie może. Thank you. No jak? Dobre? Pyszne, spróbuj. Wow. Pyszne. Weźmiemy sobie jedno. Can I try some of those? Yeah. Yeah, one, yeah. It's very nice to see this Spanish stuff. Yeah, yeah. Called England. In English, just trying to educate. Perfect. No i tutaj mamy gin, słuchajcie, Winchester gin. Jest tyle do testowania różnych trunków, tak, że dobrze, że mamy nocujemy domek w wanie. Tak, mamy domek blisko. Także zobaczymy, jak smakuje gin z miasta, w którym właśnie jesteśmy, czyli Winchester. Tak. Zobaczmy. To są zalety van life'u. Schnapps. Są różne smaki. Jabłkowy. Jabłkowy. Jagodowy, toffee, orzechowy. Can I try this one? Whiteberry. Yes. Maybe my 50% of the coffee. I'm going here again. Quite strong. You do want me to get a discount? Okay, so you got 50%. Oh my god. It is nice. That's what you need on a cold day. Definitely. Mm-hmm. Definitely cold day drinks. Fantastic. Good. Thank you. Patrzcie, co znalazłam. Ceramika z Bolesławca. Yes. Słuchajcie, no nie spodziewaliśmy się, ale Mariusz reprezentuje firmę z Bolesławca. Polski akcent. Polski akcent na angielskim markecie. Niesamowicie. A w ogóle skąd, gdzie jesteście? Basingstoke, tak? Basingstoke, tak. Mamy sklep Basingstoke i sklep internetowy. I sklep internetowy, także jak mieszkacie w Anglii, możecie sobie kupić polską ceramikę. Tak, tutaj. Tutaj są wszystkie detale. Wrzucimy link pod filmem. Trzeba wspierać polski biznes. Dokładnie. Super. No, super, fajnie. Ale naprawdę nie spodziewaliśmy się, że spotkamy kogoś z Polski tutaj z produktami na tym Christmas markecie. Czadowo. Fajnie, dzięki wielkie Mariusz. Miło było poznać. Trzymaj się. Hejka. Słuchajcie,
Czekajcie, musimy coś zjeść, bo ja już po prostu ledwo trzymam się na nogach. No bez przesady. Jesteś przy mnie, to cię trzymam. Nie, żartuję. Musimy coś zjeść teraz. Właśnie jesteśmy teraz, tak mogę powiedzieć, w sekcji, gdzie mam nadzieję znajdziemy... Gastronomicznej. Tak, mam nadzieję, że coś zjemy zaraz. Wielkie kolejki, ale coś musimy znaleźć, bo już tak nie możemy dłużej pić na pusty żołądek. No, ale wiecie co, słuchajcie, tak mi się to miejsce podoba, chyba ze względu na ten klimat tej katedry z tyłu. Na angielskim markecie znaleźliśmy coś francuskiego. Także słuchajcie, stoimy w kolejce. Jest tu najdłuższa kolejka przy wszystkich stoiskach z jedzeniem, także wydaje mi się, że będzie coś najlepszego. Jedzenie wygląda super, tak. Czekamy. Czekamy, mam nadzieję, że jest warto, ale jest kolejka długa. Ale cóż. Wszędzie są kolejki, to jest tutaj najgorsze. Ale to świadczy o tym, jak popularny jest ten market, ile ludzi tutaj przyjeżdża. Ale... Jest czadowo. Pyszne ziemniaczki z kiełbasą i z serem. Francuskim. Tak. Ale jest pyszne. O, chyba smażone, dlatego, że tak. Byliśmy bardzo głodni. Bardzo głodni byliśmy. A do tego dawno nie jadłam już smażonych ziemniaczków. I są tłuste i są pyszne. Nie są bardzo, nie są bardzo tłuste, nie. Dobra, ja jem, bo jestem głodna, ale trzymam kamerę i nie mogę jeść, no. Jedzonko było przepyszne. Już się robi wieczór, już się robi coraz fajniejsza atmosfera, światełka się wszystkie pozapalały. Idziemy jeszcze sobie tutaj się pokręcić, potestować różnych smaków. Różnych alkoholi. Różnych alkoholi. Tak. Wódka Tofik. Ładnie pachnie, powąchaj. Dobra? Dobra, ale słodka. Ty nie możesz cukru. Ej, słuchajcie, może się jednak skuszę na szota. Wełniane, fajne sweterki ręcznie robią. Orzeszki na ciepło, migdały, pyszne. Odwiedzenie tego Christmas Marketu Winchester polecam wam po zachodzie słońca, bo jest niesamowita atmosfera, zapaliły się wszystkie światła naokoło, katedra wygląda cudownie. A my teraz czekamy na koncert, mają śpiewać jakieś świąteczne piosenki, także sobie chilloutujemy, poczujemy atmosferę świąt i powoli będziemy uciekali do vana. Już teraz zimnie się robi, ale jest naprawdę super. Słuchajcie, powoli będziemy kończyli tego vloga. Tak,
już na jedzenie, na picie, czekamy teraz na koncert, idziemy sobie zaraz posłuchać muzyki. Tak, no nie wiem jak ty, Monika, ale ja naprawdę poczułem już klimat świąt, mam nadzieję, że wy również, że się fajnie z nami bawiliście. Także tak wyglądają przygotowania do świąt w Anglii, jest naprawdę fajny klimat. Następny vlog wyjątkowo nie w sobotę, bo w sobotę będą już święta, więc każdy na pewno chce ten czas spędzić w rodzinnej atmosferze. Następny odcinek będzie w czwartek, przed świętami, także serdecznie zapraszamy, dziękujemy, że byliście z nami. Nie zapomnijcie skomentować, zalajkować i nowych widzów zapraszamy do subskrypcji, a my widzimy się w czwartek. Tak. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczonka, hej! Pa.